nie zawsze robię filmy na temat chłodzenia wodnego typu IO, ale gdy robię, wyświetla gify. Moi drodzy, tak więc dzisiaj przed Wami chłodzenie NZXT Z63. Ja się śmieję, że tym razem ludzie w tej firmie przeszli z samych siebie. Zwykle oferowali nam całkiem ładne te bloki wodne na procesor. Miały tam bardzo fajne animacje, które mogliśmy sobie zmieniać i dopasowywać pod siebie. Tym razem dali nam gify, czyli możliwość personalizacji praktycznie nieskończona i ogranicza nas tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia. Więc jest to po prostu rzecz jak dla mnie niespotykana. Ja wcześniej nie widziałem czegoś podobnego, więc mega byłem podjarany testami i oczywiście wybuchłem śmiechem, jak mogłem ustawić Ricardo. Tak więc w tym materiale oczywiście pokażę Wam, co jesteśmy w stanie ustawić sobie na tym bloku wodnym na procesor. Sprawdzimy wydajność tego chłodzenia wodnego. No i oczywiście sprawdzimy również kulturę pracy, czyli wydaje mi się wszystko, co potrzebne. Jednakże zanim przejdziemy dalej, zerknijcie proszę na unboxing. Tak więc co do szczegółów, jest to chłodzenie Kraken Z63, tak jak mówiłem, jest to świeżynka, chłodnica 280 mm, czyli na dobrą sprawę powinna wystarczyć do większości procesorów, które są obecne na rynku, o ile nie chcemy ich jakoś bardzo ekstremalnie podkręcać. No i zobaczmy, co jest w środku. Okay. Mamy instrukcję, która się pewnie przyda potem. Tak jest to zapakowane wszystko. Mamy dwa wentylatory 140 mm. Mamy oczywiście śrubki i mocowania pod różne sokety procesorów Intel i AMD. Podłączenie USB. No i oczywiście największe, czyli chłodnica wraz z pompą. Ok, jak tutaj widzimy, jest to chłodzenie typu all-in-one. Pompa jest tutaj razem bloku, który przychodzi na procesor. Tutaj mamy raczej bardziej takie tradycyjne podejście, co mnie natomiast tutaj już na pierwszy rzut oka zaskoczyło. Mamy tutaj USB, które jak mniemam służy do sterowania wyświetlaczem. Tak, i z tego co tutaj widzę, mamy kolejny kabel, który po prostu jest odpowiedzialny za zasilanie prawdopodobnie całej pompy. No to co, biorę się za montaż. Ok, teraz musimy zdemontować stare chłodzenie NZXT, które mam tutaj. Jako, że jest to obudowa, która niespecjalnie nadaje się do tego, żeby tutaj u góry zamontować chłodnicę, nawet jeżeli bym bardzo chciał, to tutaj jest tylko rozstaw na 240 mm, czyli no troszeczkę za mało co do tej chłodnicy, więc muszę ją zamontować tutaj na froncie. Ja się śmieję, że mnie bardzo mocno dotyczy prawo Murphy'ego. Jeżeli coś może pójść nie tak, oczywiście na 100% tak pójdzie. Otóż, gdy zabrałem się za składanie naszego zestawu chłodzenia wodnego, plan był taki, żeby umieścić je w mojej obudowie, którą używałem, czyli była to obudowa Bitfenix, którą bardzo lubię. Jednakże okazało się, że to chłodzenie jest zbyt potężne. Nie dałem rady, nie. No i niestety, zabrakło dosłownie paru milimetrów, żeby chłodnica zmieściła się na froncie tam, gdzie miała być. No niestety, pomimo że producent podaje, że tamta chłodnica 280 mm powinna się zmieścić, no niestety się nie mieści, zabrakło dosłownie paru milimetrów, też w takim formacie, jak ją wsadziłem, po prostu nie było szans, żeby w jakikolwiek sposób ją przykręcić, więc czekała mnie przygoda przełożenia mojego całego komputera z obudowy Bitfenixa do tej obudowy NZXT. Przygotowuję się do przełożenia swojego peceta tutaj do obudowy NZXT. Rozmontowane. Bajzel zrobiłem w całym pokoju, patrzcie. Masakra. Ale ostatnio stwierdziłem, że jak mi coś nie będzie szło, to się będę z tym z wami dzielił, to mi będzie troszeczkę raźniej. Tak, nie zawsze idzie wszystko zgodnie z planem, też się czasami pomylę. Albo obudowa mnie stroluje. 2 godziny i jedną stłuczoną żarówkę później udało mi się poskładać komputer. Na całe szczęście wszystko wstało za pierwszym razem, no i tak moim oczom ukazał się ten majestatyczny wyświetlacz. No tylko problem jest, bo światło mam słabe. Musiałem kupić nową żarówkę. Przyszła. I inne rzeczy też, ale żarówka przyszła.
Dobra, chwila prawdy. Okej, przejdźmy do tego, co myślę interesuje wszystkich bardzo, bardzo szczegółowo, czyli do tego, jak możemy w ogóle zmieniać cokolwiek na tym chłodzeniu wodnym. Otóż po pierwsze potrzebujemy zainstalować aplikację NZXT, która nazywa się Cam. Tam oczywiście możemy sterować innymi peryferiami, które posiadamy od tej firmy. No i oczywiście pierwszą opcją są GIFy. Rozmiar GIFa nie może być większy niż 20 MB, takie jest przynajmniej póki co obostrzenie. No i zasadniczo proste, wybieramy GIFa z dysku, zaznaczamy jego rozmiar, który zostanie przycięty do koła i voilà, wszystko gotowe. Nie ma tutaj żadnej filozofii i to mi się podoba, jest to po prostu proste, szybkie i wygodne. Ale zobaczcie, na przykład możemy zrobić coś takiego. Teraz wrzucamy to do programu do montażu. Obcinamy to sobie wszystko do kwadratu, renderujemy jako film wideo, konwertujemy na GIFa, pobieramy, wrzucamy do programu i proszę, tańczymy we własnym komputerze. Tak, więc tutaj mówię, oczywiście to jest bardzo śmieszna sprawa, ale możemy tutaj ustawiać sobie dowolne GIFy, to jest bardzo spoko. Co fajne, tutaj w tych opcjach możemy również wybierać wyświetlanie temperatury procesora, możemy sobie dowolnie zmieniać tutaj kolory, możemy wybierać taki ekran łączony procesora i karty graficznej, możemy wyświetlać taktowanie procesora, możemy również wyświetlać animacje. Co do hałasu, tutaj chłodzenie na tych takich ustawieniach silent, czyli cichych, było dość głośne i tutaj polecam się pobawić troszeczkę krzywymi wentylatorów, bo rzeczywiście to chłodzenie moim zdaniem jest głośne i w sumie nie ma potrzeby, bo ciecz raczej jest dość chłodna i dość długo jest w stanie odbierać ciepło. Dlatego co ja zrobiłem, to skorygowałem wentylatory z chłodnicy z temperaturą cieczy właśnie. Tak więc jeżeli faktycznie temperatura cieczy zacznie gdzieś tam się bardzo podnosić, wtedy dopiero te wentylatory zaczną chłodzić chłodnicę, tak aby właśnie płyn znajdujący się w środku był chłodniejszy i był w stanie odbierać więcej ciepła z procesora. Tak więc koniec końców chłodzenie jest wręcz rekordowo ciche. Udało mi się nawet podkręcić swój procesor do 3,9 GHz na napięciu 1,425. Tak więc ogólnie z wydajności i bajeru tego chłodzenia jestem jak najbardziej zadowolony. Takie duże chłodzenie ma zdecydowanie więcej sensu w przypadku takiego komputera niż to takie małe, które pokazywałem Wam jakiś czas temu. No jednakże do tego wszystkiego dochodzi cena. Ile to wszystko kosztuje? W sumie to jeszcze nie wiem. NZXT Z63. Orzesz w mordę. No tanio nie jest. Jak widzieliście po mojej reakcji, troszeczkę mnie zaskoczyła. Nie wiem na ile jest to oficjalna cena, po prostu tu wyświetliło mi się na jednym z online'owych sklepów z zagranicy. Dam wam, czy ja mogę w ogóle, czy jest to na cenę? Cóż, no ale tak z biznesowego punktu widzenia, jeżeli NZXT jest pierwszym producentem, który wyprodukował coś takiego i praktycznie konkurencja nie istnieje, no to zgodnie z prawem rynku mogą w sumie zażądać ceny, jaką im się żywnie podoba, tak? No jest to na pewno spory bajer i myślę, że głównie bajer, chociaż fakt faktem wydajność chłodzenia jest tutaj również na bardzo dobrym poziomie, przynajmniej ja jestem mega zadowolony. No jednakże trzeba też tutaj powiedzieć, że przykładowo inne chłodzenia NZXT, które są tej samej rozmiarów, potrafią kosztować zdecydowanie mniej, nie posiadając tego wbudowanego wyświetlacza, więc no tutaj, no cena myślę jest dość sporym orzechem do zgryzienia. Jeżeli ktoś z Was szuka czegoś funkcjonalnego, czyli coś, co Wam schłodzi dobrze procesor i szuka przy tym bajeru, no i może sobie pozwolić, żeby przeznaczyć taką sumę pieniędzy na tego typu chłodzenie, to no wiecie, bajer jest bajer, nie? Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że GIFy Wam się podobały. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bios.